Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam dosyć nietypową technikę, która polega na miksowaniu hi-hatu za pomocą przesteru. Cześć, z tej strony Maciej z Nebula Studio. W dzisiejszym, naprawdę króciutkim odcinku pokażę Wam jedną z technik, których używam podczas miksowania bębnów. Zaczynajmy. Dobrze, i tutaj mamy sesję zespołu Harry Eskimo, którą kończę miksować. Posłuchajcie sobie wszystkich bębnów, bo chodzi o miks hi-hatu, także jednego z elementów bębnów. Dosyć naturalny, konkretny, duży bęben. Dzisiaj skupiamy się na hi-hacie. Jest to taka dosyć kłopotliwa blacha, ponieważ po pierwsze, czasami pojawiają się mocne przesuchy werbla szczególnie, choć nie zawsze. Staramy się raczej dbać u nas przy nagraniach, żeby jednak ten przesuch był jak najmniejszy. No ale czasami się nie da tego wyeliminować, choćby z tego względu, że jeżeli gramy zamknięty hi-hat, a werbel jest grany mocno, to już czysta fizyka wchodzi w grę, różnica głośności. I jakby no nie ma mowy, żeby hi-hat był głośniejszy, zamknięty, grany delikatnie od werbla. Tutaj podgłośnię Wam ten fader, posłuchajmy sobie, jak hi-hat brzmiał przed miksem. Taki dosyć agresywny i mało ma kontroli, jeżeli chodzi o tą głośność. Jak on się otwiera, to jest troszeczkę taki bardzo nieprzyjemny, ma taką igiełkę, która może przeszkadzać. I teraz tak, co myśmy tu zrobili? Tu tak myślałem, tu jest tylko high pass na 200 Hz. Słuchajcie, przed i po. Także wycinamy cały dół, który jest tak naprawdę na ujęciu hi-hatu najczęściej niepotrzebny. I tak jak mówiłem na wstępie, miksujemy hi-hat za pomocą przesteru. Może się wydawać bardzo dziwne i nieintuicyjne. Natomiast ja tak naprawdę tylko tutaj przesteru używam głównie jako equalizera. Przynajmniej ta wtyczka, Decapitator, jeden z moich ulubionych wtyczek, ma fajną opcję kontroli brzmienia, dzięki czemu mogę sobie ten hi-hat właśnie opanować, sprawić, żeby nie był aż tak jazgotliwy. I posłuchajcie sobie przed i po. Oczywiście ten hi-hat, ujęcie hi-hatu, fader jest głośno w tym momencie. Natomiast chodzi o to, żebyście słyszeli, co się tak naprawdę dzieje. Zobaczcie, tutaj mamy gałkę gain, drive. Generalnie tego przesteru tak naprawdę, jeżeli nie mamy wciśniętej opcji punish, to nie jest jakoś super dużo. Natomiast ja głównie tutaj się bym skupił, na tej środkowej sekcji tego pluginu. I mamy tak, high pass, czyli to, co już mieliśmy wcześniej zrobione. Natomiast decapitator, jak zresztą większość przesterów, ma coś takiego, że sam z siebie dodaje dużo harmonicznych, w związku z czym trochę tego dołu nam wraca i dolnej średnicy. Dlatego też postanowiłem tutaj też właśnie taki high pass zastosować przy 100 Hz. Jest też low pass, czyli high cut przy 7 kilo, czyli wycinam tak naprawdę z hi-hatu całą tą taką szklistą górę, która może drażnić, i bardzo zaciemniam tak naprawdę brzmienie całego hi-hatu za pomocą tej gałki tone. W lewo kręcimy, jest ciemniej, w prawo kręcimy, jest jaśniej. Jak widzicie, gałka jest przekręcona w lewo, dzięki czemu hi-hat staje się ciemniejszy. I teraz oprócz tego, że ten hi-hat no, wyekwalizowaliśmy, to cały ten myk sprawia, że hi-hat wydaje się, że był większy, to znaczy, że nie była to, chyba to była 14, natomiast on zaczyna brzmieć bardziej jak 15-16, jak dla mnie. Oczywiście nie pamiętam, jakiej wielkości to była blacha konkretnie, być może to była 15, natomiast percepcyjnie dla mnie brzmi to tak, jakby ten hi-hat stawał się większy, jakby ta blacha była de facto większa. I teraz posłuchajcie sobie bez tych pluginów cały miks, skupcie się na hi-hacie i ja w trakcie włączę te dwa pluginy, Equalizer i Decapitator, i posłuchajcie sobie, jaka jest różnica. Oczywiście
Oczywiście nie jest to drastyczna różnica, bo jest tylko jedno ujęcie z kilkunastu, które słyszymy w tym momencie. Natomiast jest to rzecz, która pozwala mi bardzo często opanować brzmienie hi-hatu, które jest dosyć kłopotliwe, a oprócz tego dodatkowy aspekt, który się generuje przy przesterowaniu tak naprawdę hi-hatu, to jest to, że nawet tania blacha potrafi zabrzmieć dobrze. Także to też jest taki troszeczkę ratunek dla tanich blach. Oczywiście mówię o hi-hacie, bo przesterowanie na przykład crashy jest już rzeczą taką bardziej kłopotliwą i rzadziej się to sprawdza. No i słuchajcie, to było tyle na dzisiaj. Z mojej strony to była czysta przyjemność, jak zwykle zresztą. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa!